Dzień dobry, witam, witam w Retro Niedzieli. Pierwszy odcinek po długiej, bo 3-tygodniowej przerwie. Zanim jednak załączymy grę, która jest w tytule i którą ukochało sobie, upodobało sobie wielu Polaków, kiedy jeszcze panowała ta mały szomania, pokażę wam od kuchni, jak załączam tę grę. Proszę bardzo. Ogólnie teraz tak, taka wskazówka dla was. Jeżeli będziecie chcieli nagrywać tę grę Bandicamem, to nagrywajcie poprzez zaznaczanie, bo nie uważam, żebym miał słabego kompa, a mimo wszystko podczas nagrywania tej gry bezpośrednio z DOSBoxa co jakiś czas urywa mi dźwięk. Tak na pół sekundy, sekundę, no to jest wkurzające, bo czasami niektóre zdania tracą w ogóle sens. I teraz tak, gdybym był hakerem, takim wiecie, ujętym w filmie, jak to zwykle bywa, to bym zrobił coś takiego. Chwileczkę, coś jest nie tak. I w tym momencie właściwie włamałbym się do serwera Pentagonu, czy CIA, czy ISIS, czy czegokolwiek. Niestety, to nie działa. Musimy tutaj bardziej konwencjonalne metody zastosować. Chyba tutaj mam tę grę, tak mi się wydaje. A kurde, czuję się jak prawdziwy haker. No. Że co? Czemu to nie działa? O, teraz jest dobrze. Ach, chciałem się pochwalić, niestety nie wyszło. Proszę państwa, pojawia się ta gra. Media... A, jeszcze tylko dźwięk zobaczę, to też jest do... A, dźwięk jest chyba dosyć dobrze ustawiony. No i proszę państwa, gra Deluxe Skyjump 2.1. Myślę, że nie ma osoby, która by nie kojarzyła tej gry, bo tak jak wspomniałem, jest ona popularna. Natomiast są duże problemy z uruchomieniem jej na DOSBoxie, ponieważ ona działa bardzo, bardzo wolno i próbowałem to robić zarówno na DOSBoxie takim zainstalowanym, jak i na tym bezpośrednio ze stronek, bo wiele gier na DOSa nagrywam bezpośrednio ze stron, żeby już się z tym nie bawić. Ostatecznie zrobiłem tak, że po prostu ściągnąłem sobie wersję, w której już wszystkie opcje zostały ustawione, bo trochę z tym jest zabawy. Ale wszystko jest ok, grałem w to parę razy. I teraz tak, nie spodziewajcie się po mnie jakiejkolwiek gry, znaczy będę się tam poruszać postacią i tak dalej, ale ta gra nigdy nie należała do moich ulubionych. Ja ją doceniam jako relikt czasów i rozumiem, że jest bardzo ceniona przez wielu graczy. Ja też ją lubię, aczkolwiek nie umiem w nią grać. Nie umiem w nią grać i jak ja w ogóle wyląduję podczas lotu na tym, na tej trasie, to będzie dobrze. I zrobimy sobie puchar świata. W tej wersji gry zaimplementowano jeszcze dodatkowe skocznie, ponieważ w oryginalnej grze mieliśmy skocznie, skocznie typowo nastawione na konkretny kraj, a tutaj jest jeszcze parę polskich, które są w Karpaczu między innymi i w Zakopcu. Możemy sobie nawet wybrać. Puchar oczywiście liczy tam chyba 7 wygranych, ale sobie zagramy do 3 i tak pewnie nie wygram. Zrobimy sobie tak. Tutaj już w sumie zaznaczyłem, że jak coś to tylko Polska, tylko Rosja i tutaj mamy Zakopane, Karpacz, Wisła, Szczyrk. Tylko te skocznie nas interesują. Teraz tak, ustaw uczestników. Naszymi uczestnikami będą Ryszard Kalisz, Janusz Korwin 476 oraz Car Pałysiewicz. Czy jeszcze kogoś tutaj dodamy? Bo to jest tak, że jak zawsze jak sobie wybieramy przeciwnika, to możemy mu dać poziom umiejętności. I zrobimy po prostu tak, że Ryszard Kalisz i JKM mają najsłabszy, chociaż może JKM w końcu osiągnie ten próg, przekroczy go. Car Pałysiewicz ma słaby i jeszcze damy takiego super wymiatacza, który po prostu już całkowicie wszystkich zmiecie. Andrzej Duda, bo jak wiadomo, on też lubi narty, nawet chyba wylicytował sobie je na tym, na WOŚP-ie rok temu, więc cóż, więc oczywiście, że no
poziom będzie super, tak? Taki czarny koń, bym powiedział. No a ja jestem tutaj na różowo, bo jak wiadomo, jest to mój ulubiony kolor. I no i co? I gramy, no. Żeby to jakoś dobrze wyglądało, to postanowiłem, że skoki przeciwników również będą oglądane, bo ta opcja jest tylko i wyłącznie domyślna. Rozpoczynamy puchar. Rozpoczynamy puchar. To może być ciekawe. Dobrze, Polska. Więc jesteśmy teraz w Polsce. I myk! O, świetnie wylądowałem. Świetnie. Znaczy wiecie, to jest mój... To było oczywiście specjalnie, po pierwsze, żeby dać wody przeciwnikom, po drugie, żeby dać pewien komunikat, bo ja to traktuję jako sztukę, tak? Nie jako zwykły sport jakiś. Teraz Ryszard Kalisz, jak wiecie, Ryszard Kalisz ma dobrą sylwetkę do skakania, więc nie sprawi mu to większych problemów. No i proszę bardzo, skoczył, niczym przeskok do następnej partii, co parę miesięcy, jest ok. Teraz pan JKM, czy uda mu się przejść przez próg wyborczy, czy przekroczy linię, wreszcie po ponad 30 latach. No niestety było blisko, ale zielona linia nie została przekroczona. Czemu mnie to nie dziwi? Ale się starał i w sumie jest na pierwszym miejscu. Teraz będzie skakać car Pałysiewicz. Zobaczymy, czy uda mu się wprowadzić ideę pałyzmu do podręczników szkolnych. I proszę Państwa, udało mu się. Udało mu się, skoczył daleko. Teraz oczywiście czarny koń tych wyścigów, tych skoków. Nasz prezydent, niech skacze. I sru. No proszę Państwa, no tak to musi być, nie no. Chyba już wiem, kto będzie cały czas wygrywać. To znaczy, ja nie mam zamiaru wygrać, bo wiecie, no ja jeszcze bym chciał pożyć, a do gułagu to już mnie zbliża ten klimat zimowy i niech na tym się to skończy. Dobrze, skaczę kolejny raz. Proszę Państwa, czy teraz będzie lepiej? Ja nigdy nie kumałem... ja nigdy nie kumałem tego, jak się tutaj ląduje, jak się tutaj skacze, żeby było wysoko, dalej i tak dalej. Wiem, że ten wiatr na coś tam wpływa. O, ja mam minus 49 punktów, bo wiecie, bo ja to w odwrotną stronę liczę. Im więcej minusów, tym lepiej. Najważniejsze, żeby była parzysta liczba minusów, wtedy będzie na plus. Potwierdzone info. Rychu Kalisz, skacz. Ej, proszę Państwa, niestety, no to... Ta dieta mu pomogła, ale to jeszcze nie jest to, bo on jeszcze tego nie przekroczył. I teraz... czy Janusz Korwin-Mikke po raz drugi, tutaj startując, wreszcie przekroczy próg wyborczy? Czy gimnazjaliści... O, proszę Państwa, gimnazjaliści zagłosowali, a dzięki ustawie PiSu będzie można teraz, znaczy teraz już nie będzie gimnazjalistów i w końcu mogli zagłosować na niego. Car Pałysiewicz, proszę tędy, zobaczymy, czy się uda. W ogóle przez pewien czas miałem wrażenie, że ta gra jest polska. No bo wiecie, no jednak skoki były popularne, no teraz też są niby popularne, ale nie oszukujmy się, nie aż tak. W czasie tej całej Małyszomanii, o której wspominałem, no skoki były naprawdę czymś wyjątkowym. I to całe wołanie, aż skoczy Małysz. Dobrze, teraz dam z siebie 20%. Jej! Czy będzie taki skok, w którym ja normalnie wyląduję? Czy to tak już zawsze będzie się pojawiać? Mniejsza. W każdym razie, byłem przekonany, że ta gra jest polska. Okazuje się, że ta gra jest... Teraz już kurde nie pamiętam. Fińska albo norweska? Jakiś tam kraj Skandynawii, chyba coś takiego. Ale wiecie, to jest jedna z tych gier, której kult w Polsce jest duży. To tak samo jak z Gothiciem. Gothic nie jest polski, ale wydaje mi się, że właśnie w Polsce ta gra została doceniona najbardziej. A jeśli nie najbardziej, to przynajmniej była to
Było to jedno z bardziej zasad, znaczy jeden z większych takich hype'ów na tę grę. JKM476. Bez względu na wynik, dla mnie zawsze będzie 476. No niestety, tutaj przez próg też się nie dało przebić. Ale to wszystko przez ten wiatr. On był specjalnie puszczony, ponieważ to był spisek, jak wiemy. Szkoda ogólnie, że nie skacze z nami znany skoczek Aleksander Kwaśniewski, ponieważ no, był chory gdzieś tam na Filipinach, został i nie jest to możliwe. Ale jego skoki właśnie są najlepsze z tego względu, że właściwie zawsze ląduje powiedzmy tak na połowie, ewentualnie na 0,7 skoczni. No i tutaj nawet nie będę tego komentować, bo dobrze wiemy, że ten wynik będzie najlepszy. Leci, 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 leci. I wylądował. Czuję się dość nieswojo. Okej, teraz Dragotrim, mistrz tej skoczni, mistrz skakania niekonwencjonalnego. Potrzebuje tylko i wyłącznie 239 punktów, aby prowadzić, ale on się tym nie przejmuje. Pff, to nie tak miało być. Proszę Państwa, może i jest nadąbany, ale zawsze elegancko prezentuje się w tym różu. Teraz Ryszard Kalisz skacze. Myślę, że jeszcze raz sobie poskaczę. A nie, dobra, to jest drugie podejście. To jeszcze nie, to jeszcze trzeci raz właśnie będziemy skakać. Może się to uda. JKM476. Proszę Państwa, wybija się już ponad 30 lat. Czy będzie? No niestety, zielona linia wyborcza nie została przekroczona. Tak to czasami się zdarza, no ale cóż, teraz dalej będziemy tutaj skakać. Car Pałysiewicz, czy przejmie władzę w Polsce? Czy się to uda? Proszę Państwa, skacze. No i w przeciwieństwie do Korwina udało mu się przekroczyć próg wyborczy. Tak to już jest. Zauważcie w ogóle, że tutaj skoczkowie już właściwie na poziomie słaby potrafią przeskoczyć tę czerwoną linię, a co dopiero ci na najwyższym poziomie trudności. Jeszcze powinien być tak. Powinny być poziomy. Super, trudny, średni, łatwy, najłatwiejszy, Dragotrim. No, mam 90 punktów, ale to mnie to nie sprawia, że czuję się gorszy, ponieważ teraz ja będę skakać i coś czuję, że to będzie moja szczęśliwa skocznia. Serio, jak się tutaj ląduje? Widzicie, a jak nagrywałem pierwszy raz, bo nagrywam to drugi raz, to nawet mi się udało wylądować. I nawet trzy razy, nie chwaląc się. No ale niestety, powrót do szarej rzeczywistości, nie? To, co wychodzi do ludzi, to nie może dobrze wyglądać, nie? Te skoki szybko nam miną, ponieważ skocznia jest bardzo mała. O! Panie JKM, chyba pan spadł z rowerka. De Juden, up 5-5. Dobrze. A może to nie był wypadek? A może to był specjalny zamach? No spokojnie, wyliżę się, wypiję Corwin Energy Drinka i będzie mógł dalej sobie skakać. Jak to brzmi, co pijesz, Korwina? Dobrze. Przyszła moja kolej. I sru.
Jest! Nowy rekord skoczni. Tylko że wiecie, to jest mój prywatny rekord, to nie jest rekord ogólny. Dobrze, cieszę się, że przynajmniej na końcu udało mi się wylądować normalnie. Choć ten skok do dobrych nie należał. A w sumie czego ja się spodziewam. To już są ostatnie skoki. Czy JKM tym razem wyląduje? No! Wylądował. No ale tutaj nawet chyba połowy tego progu wyborczego nie było, więc cóż. Czyli w sumie bez zmian. No i nasz prezydent czy przeskoczy, czy mu się uda. Ten skok wydaje mi się trochę słabszy niż reszta, ale i tak jest najlepszy w porównaniu z innymi. No dobrze, to ja nie będę już więcej lamić, tylko w sumie żegnam się z wami. A może i nie. Nie, dobra, już jest w sumie 16,5 minuty, więc nie będę dalej grać, bo niczego nowego tutaj nie zobaczycie. Nie mówię, że mam nadzieję, że wam się podobało, ale mam nadzieję, że przypomniałem wam tę grę. No to do następnego.